Co pomyślelibyście, gdybym powiedział wam, że miasto Stalowa Wola chce zrealizować ambitny projekt rewitalizacji mokradeł w obrębie miasta za 65 milionów złotych? Może powiedzielibyście, że to super. I nie wiedząc nic o tym projekcie, być może ja też sam bym tak powiedział. Za moimi plecami są te właśnie mokradła. Za 65 milionów złotych miasto Stalowa Wola planuje przekopać je na nowo, wyciąć część drzew, a w ich miejsce postawić drzewa plastikowe, takie, żeby przypominały te z filmu Avatar. Co lepsze, rolą tych plastikowych drzew ma być retencja wody. O co chodzi? Jak wiecie, nie jestem jedną z tych osób, dla których odkrywanie najbliższego otoczenia, spacery gdzieś w okolicach swojego miejsca zamieszkania są czymś nowym, co przyszło z modą po COVID-zie czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie, znam swoją najbliższą okolicę bardzo dobrze od dawna. I to miejsce znam też od 15 lat dość dobrze. Znaczy chodziłem tutaj na ptaki, na wagarach w liceum i tym podobne aktywności czyniłem. Więc mogę powiedzieć, że to bagno, które widzimy tutaj, jest czymś niezwykłym. Co prawda dalej w tamtą stronę od zawsze mieliśmy teren podmokły. Bobry tutaj sobie robiły to, co zwykły robić. Małe tamki i tak dalej. No ale wody jest w tym roku wyjątkowo dużo. I jest tak za sprawą dwóch czynników. Pierwszy z nich jest taki, że mieliśmy mokrą zimę, dużo śniegu, jak na ostatnie lata. I mamy całkiem niezłą wiosnę, bez upałów jak na razie. Pada też trochę deszczu, więc no, z punktu widzenia hydrologa i przyrodnika jest naprawdę przepięknie. Druga składowa tego, że jest tutaj tyle wody, a za moimi plecami kumkają żaby zielone, kumaki nizinne, traszki i fajne ptaki, jest taka, że wybudowano obwodnicę i przy okazji zasypano rów, po prostu prowadząc obwodnicę w poprzek rowu, który odwadniał wcześniej to miejsce i bobry ratowały je, budując tamy. To, co w tym miejscu jest jednak jeszcze ciekawszego, to to, że miasto Stalowa Wola za 65 milionów złotych chce zrewitalizować to mokradło. Znaczy się wybudować ścieżki, parkingi, oświetlenie, wieżę widokową na obwodnicę i las i jakieś takie różne rzeczy. Naprawdę ja nie mogłem uwierzyć, jak to parę lat temu przeczytałem, ale te projekty nadal są żywe i co lepsze, nadal wydawane są publiczne pieniądze na ich tworzenie. I co jeszcze lepsze, to miasto poszukuje finansowania tych 65 milionów złotych, żeby przekształcić to w takie przystosowane do zwiedzania przez ludzi ze ścieżkami, z kąpieliskiem podobno, tereny. I nazywa to rewitalizacją miejskich mokradeł, czy nawet renaturyzacją. No mnie to dość mocno boli, ponieważ to, co widzimy tutaj, to jest właśnie renaturyzacja w najlepszym tego słowa znaczeniu. Było mniej wody, coś zostało zmienione trochę przypadkiem, jak sądzę, zasypany rów, wody mamy więcej. Życie kwitnie. Oczywiście są tutaj gatunki inwazyjne i roślin, i pewnie zwierząt, ale w samym tylko lesie, który znajduje się tam dalej, występuje łącznie około 50 gatunków ptaków, kilka gatunków nietoperzy, płazy, o których już mówiłem. No generalnie życie jak w niejednym rezerwacie przyrody, albo i lepiej. O, bóbr się spłoszył. Dlaczego więc miasto Stalowa Wola chce w mokradła, które właśnie świetnie same się renaturyzują, wpakować grube miliony złotych, dziesiątki milionów złotych, po to, żeby teoretycznie je renaturyzować? Nie wiem. Naprawdę ciężko mi znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jest to dla mnie absolutną abstrakcją. 65 milionów złotych to jest taka kasa, za którą można zrobić naprawdę fajne projekty renaturyzacji, rewitalizacji, nie wiem, wykupu działek zalewanych przez bobry czy przez jakąś rzekę po to, żeby zmniejszyć konflikt, móc pozostawić jakiś fragment przyrody dzikiej. Oczywiście wiadomo, że miastu nie o to chodzi. Tutaj mają być plastikowe drzewa z Avatara i coś, co będzie świetnie wyglądało, gdzie będą mogli przyjść mieszkańcy i zrobić sobie zdjęcia na Instagrama. Taki jest modus operandi miasta Stalowa Wola w ostatnich latach.
ale 65 milionów, czy ile by to nie było, 40 to też o 40 za dużo. To jest kasa, którą można przeznaczyć na, nie wiem, kulejącą ochronę zdrowia, czy kulejącą ochronę przed zanieczyszczeniami, które produkuje kilka firm na terenie dawnej Huty Stalowa Wola. Widać taki ładny dym, jak się siądzie gdzieś wysoko na balkonie. Dym koloru pomarańczowego, wydobywający się non-stop z jednego z zakładów. Więc naprawdę do zrobienia jest tutaj dużo i niszczenie renaturyzujących się mokradeł i dziczejącego lasu, dziczejącego w sposób taki typowo podmiejski, jest czymś no, absurdalnym całkowicie. Spójrzcie na te wszystkie plansze, te plastikowe drzewa, których funkcją jest retencja wody. Jakby drzewa, które rosną tutaj za darmo, za moimi plecami, nie miały tej samej funkcji. Jak czytamy na stronie, cytat, w odpowiedzi na te wytyczne architekci zaproponowali nowatorską metodę rekultywacji obszarów podmokłych, opartą na dotychczas niewykorzystywanej w tym celu technologii kondensacji pary wodnej. Woda po odparowaniu z terenu jest gromadzona w interaktywnych systemach pasywnego pozyskiwania wody atmosferycznej, wykonanych ze specjalnych hydrofilicznych materiałów opatentowanych przez naukowców z Uniwersytetu w Durham i zwracana na powrót terenowi. Bareja by się nie powstydził, a wręcz nie wymyśliłby chyba nic równie idiotycznego. To wszystko tak ma mądrze brzmieć, a jest tak głupie. No nic tutaj się nie kryje pod tymi pięknymi słowami o hydrofilicznych materiałach, jak przewał publicznych pieniędzy. Mamy takie materiały dookoła. Są to drzewa i inna roślinność, zwłaszcza mokradła. Nie potrzeba na mokradłach robić nic, żeby gromadziły więcej wody. Wystarczy jej stamtąd nie spuszczać. Dziczejący od dziesięcioleci lasek za garażami przy ulicy Spacerowej. Użytkownicy tychże garaży bardzo skrupulatnie zaśmiecają las wszelkimi możliwymi odpadami i samochodowymi, i spożywczymi, i różnymi od równie długiego czasu. Miasto, mimo że od wielu lat jest informowane o tym problemie i proszone przez wiele osób, w tym przez nasze stowarzyszenie, o to, żeby zajęło się tym problemem, posprzątało śmieci, doprowadziło do tego, że las nie będzie już zaśmiecany, ignoruje problem całkowicie. Nie wiem, może nie ma pieniędzy. To tym bardziej ciekawe w kontekście chęci wydania ponad 60 milionów złotych na to, żeby ten las renaturyzować, czy też rewitalizować. Jak widzicie, las ma się dobrze. Zarasta bardzo mocno, co spowodowane jest tym, że jest to dość żyzny las. Nie ma tutaj wielu zwierząt, które by go wypasały niestety. No ale generalnie przyrodniczo miejsce wspaniałe. I dla ptaków, i dla płazów, i dla nietoperzy. Wpuszczenie tutaj ludzi na ścieżkach oznaczające wycięcie sporej części drzew, usunięcie martwych drzew, zamierających, wpuszczenie tutaj sztucznego oświetlenia będzie dla tego lasu oczywiście przyrodniczą katastrofą, czego nie chcą widzieć oczywiście projektanci, ale też niektórzy przyrodnicy, którzy w projektowaniu tego brali udział. Jest to niezwykle ciekawe, zwłaszcza w kontekście wyludniania się Stalowej Woli. Miasto to traci ponad 1000 mieszkańców rocznie, stabilnie od kilkunastu lat. To jest 2% swojej populacji rocznie, ubywa z tego miasta. A mimo to niektórzy, zwłaszcza rządzący, chcą, żeby miasto rozpełzało się na okoliczną przyrodę. Jeszcze więcej wciągało jej w swoje macki, co jest no, trendem zupełnie przeciwstawnym do tego, co powinno miasto robić w XXI wieku. Jako stowarzyszenie składamy więc wniosek o utworzenie tutaj użytku ekologicznego na tych 30 hektarach należących do miasta, po to, żeby zachować las i mokradła przed dewastacją nazywaną pokrętnie renaturyzacją czy też rewitalizacją. No i po to, żeby zachować nas, obywateli, przed wyrzuceniem ponad 60 milionów w błoto. Bo naprawdę są lepsze rzeczy, na które można takie pieniądze przeznaczyć. To tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnych materiałach.